Cześć wszystkim. Dzisiaj będę prezentował unboxing zapachów firmy Jean Artes. To się chyba tak czyta. Próbowałem na YouTubie sprawdzić, jak inni to czytają i wszyscy mówią prawie to samo. Niektórzy krócej, niektórzy dłużej. Niektórzy mówią Jean Arte, niektórzy Jean Artes, inni Jean Arte. No nieważne. To jest, ta firma to jest z Paryża, podobno z Grasse. Zamówiłem kilka, żeby porównać. Ludzie je chwalą na internecie. Więc o, tutaj macie, że jest z Grasse. Czy są rzeczywiście takie dobre? Zaraz się okaże. Tutaj nie ma opakowania jakiegoś specjalnego. Dobra. Czy jest magnetyczna? Niby tak, chociaż lekko. To nie jest złe. W sumie. A to fajnie było. Dobra, koniec zabawy. Wygląda bardzo ładnie. Czy to się kręci? Czy to się wyciąga? Nie. Myślałem, że to można jakoś wyciągnąć. To jest włożone do środka, do tego plastiku. Ale dobra, nie będę rozwalał. Przetestuję. Trochę cieknie atomizer i od razu czuję Pacorabana Black XS, sorry, nie Black XS, czuję Pacorabana Pure XS. Czy rzeczywiście tak jest w składzie? Zaraz zobaczę, co on ma w ogóle w składzie. Nuty zapachowe to są nuty ananasa, cytryny, imbiru. Środkowe nuty to lawendry i myrt. A nuta bazy to cedr, tonka, bin i wanilia. Czyli fasola tonka. Ktoś go porównuje do Lacoste'a na internecie. No, nie. Ktoś inny pisał, że to jest niby Versace Dylan Blue albo Eros Flame. Chyba kompletnie pomylili. Chyba nigdy nie mieli do czynienia z tamtymi zapachami. Ja bym powiedział, że to idzie w stronę Pacorabana Pure XS z domieszką Knighta i z domieszką ostatecznie tej jednej nuty z Eros Flame, ale tylko jednej. Dylana Blue w ogóle tutaj nie czuję, chyba że to się rozwinie i dopiero później będzie pachnieć. No, to jest mieszanina Pacorabanów i Versace Erosów. To by było na tyle. Dzięki za uwagę.